Hejka, cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj jest wyczekiwany dzień. Dlaczego? Ponieważ właśnie jestem w trakcie pakowania, a jutro jadę na wielką wycieczkę i wielką podróż, jak dla mnie. Dlaczego wielką wycieczkę i podróż dla mnie? Ponieważ to będzie pierwszy wyjazd, taki dalszy i dłuższy, czyli z noclegami, bez mojego Krzysia i bez dzieci. A gdzie jadę? Pewnie byście by chcieli bardzo wiedzieć, więc jadę na wycieczkę organizowaną przez moją pracę. Jedziemy do Krakowa. Tam będziemy grać w piłkę nożną. Znaczy, no ja nie będę, ale drużyna z naszego magazynu będzie grała w piłkę. I będzie też tam dużo innych drużyn. A mianowicie będą drużyny z Polski, będą drużyny z Słowacji, z Węgier. Ogólnie będzie 54 drużyny, z czego każda gra mecz, bo każdy mecz trwa po 10 minut, a zawodników jest 6 razem z bramkarzem, więc 5 na boisku. I to jest mecz piłki nożnej, nie wiem czy Wam wspominałam. No i jedziemy do Krakowa. Jedziemy do Krakowa, a zawody będą się rozgrywać na stadionie Wisły Kraków, więc super. I co? Ja jutro rano wstaję, bardzo rano, samego rana, jadę do pracy na 6, a przed 11 już wychodzę, ogarniam się, zamieniam plecak na torbę i rzeczy, które spakowałam i wsiadam do autokaru. Wracamy zaś w niedzielę, więc wycieczka trwa od piątku do niedzieli. Już się prawie spakowałam. Spakowałam się w taką dość małą walizkę. To możecie troszkę... Nie zobaczycie. Mam nadzieję, że... No, że się jeszcze zmieszczę, bo jeszcze muszę troszeczkę spakować. A czemu? No niby każdy by powiedział, no niby jedziesz przecież tylko na... No na jeden dzień, tak? Po jeden dzień jedziesz, drugi jesteś całą sobotę i w niedzielę już wracasz. No ale tak, rano samego rana w sobotę wstajemy, jemy śniadanie i od razu jedziemy na stadion, tam będą rozgrywane mecze. Mecze i cała impreza meczowa będzie trwała około 8 godzin, więc no prawie cały dzień. Później zjeżdżamy z powrotem do hoteli, tam mam chwilę dla siebie, by się ogarnąć, przebrać i jedziemy znowu na stadion do strefy VIP. Tam mamy imprezę ogólną, czyli wszyscy razem, czyli 54 drużyny po 6 zawodników plus jeszcze osoby kibicujące, tak jak na przykład my jedziemy. Mam fajną rzecz, którą kupiłam w ogóle w Rossmanie. Jest to taki zestaw podróżny. Zobaczcie. No cześć, my jesteśmy właśnie na drugim przystanku, już jesteśmy w Polsce. Mamy przerwę taką 30-minutową, więc długą. Inni poszli siku, inni poszli coś jeść. W ogóle jest super. I wanna feel the same now. I wanna feel the same as when you stood next to me. Stood next to me. There was a time I knew how. Tutaj mamy dwa łóżka. Już mamy część rzeczy na nich. Jakoś taka kanapka, stolik, czajnik, woda, telewizor, szafa, lustro. I łazienka. Patrzcie, jaką mam cudną łazienkę. Prysznic, no i lustro. I jeszcze lusterko powiększające. Także jest mega, naprawdę jest mega. To, że jest późno, to jest ok, ale po prostu pokój jest super. Udało nam się wepchać prawie w kolejkę, tak żebyśmy obsłużone jako pierwsze. I już jesteśmy. Także następna część jutro. Dobranoc. My już jesteśmy na stadionie. Dostaliśmy upominki, dostaliśmy plecaki, w środku jest osz i batonik. Dostaliśmy też takie opaski. I w ogóle jesteśmy w strefie VIP. Tak jest super, więc popatrzcie sobie. There was a time you knew how. There was a time you knew how to make my life complete. Let's stay there for a week, just wanna feel so close to you. Baby, please understand.
My jesteśmy ciągle na stadionie. Teraz już są grane końcówki meczy, czyli te o najlepsze miejsca. Powoli zbliżamy się do końca. Jesteśmy tak naprawdę już wyczerpani. Byliśmy na lodach, tutaj mieliśmy obiad. Potem poszliśmy się z Monią trochę przejść, już nie dawałyśmy rady. Słońce dało nam we znaki dzisiaj. Ta pogoda, ta temperatura po prostu masakra. Zmęczenie, mało spania, wczorajsza impreza, także to jest naprawdę mega zmęczenie. Zaraz pokażę Wam, bo zaraz nasi grają, więc będziecie mogli sobie zobaczyć kawałek meczu, jak to wszystko fajnie wygląda. Tutaj wygląda boisko, jakby boisko podzielone na dwie części, a te dwie części są podzielone, że dwie części jest podzielone tak jakby na trzy odrębne małe boiska. I na tych wszystkich części boiska odbywały się od samego rana mecze. Teraz już odbywają się tylko na dwóch, ponieważ już są przerwane wszystkie te eliminacje wybrane dużym rodzajem, czyli zrobionymi. W sumie nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, bo nie znam się na piłce. I właśnie po prawej stronie tam już są na boisku nasi z rozdorem, więc grają mecz, właśnie zaczynają możecie sobie troszkę obejrzeć, jak to się fajnie wygląda. Hejka. My jesteśmy już prawie uszykowane i zaraz lecimy na imprezę na stadionie, czyli będą puchary, a później imprezka. Ja wyglądam tak. Campeonato! I żegnamy Kraków. To był mój weekendowo-wycieczkowy vlog. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę. Zapraszam też do subskrypcji, byście mogli na bieżąco mnie śledzić. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Pa! With you, I wanna feel the same.